Witam Was bardzo serdecznie. W dzisiejszym odcinku chciałbym pokazać, jak zbudować ładowarkę USB do urządzeń mobilnych, do telefonów, tabletów, zasilaną akumulatorem. Złącze USB zasilane jest napięciem 5 V. Żeby uzyskać takie napięcie, moglibyśmy użyć stabilizatora napięcia 5-woltowego i jednak przy prądzie obciążenia 1 A straty energii wynosiłyby około 7 W. 7 W mocy wydzielałoby się w cieple, więc tracilibyśmy ponad połowę energii dostarczonej przez akumulator na wydzielanie się ciepła. Więc w tym momencie rozwiązanie ze stabilizatorem odpada. Innym sposobem będzie wykorzystanie przetwornicy step-down. Większość ładowarek USB samochodowych to właśnie takie przetwornice. Zobaczmy, co taka ładowarka ma w środku. Jest to układ zrobiony na podzespole MC34063. Jest to przetwornica step-down. Na wejściu takiej przetwornicy mamy 12 V, na wyjściu natomiast 5 V. Jest ona o wiele bardziej użyteczna ze względu na wysoką sprawność. Innym przykładem ładowarki jest ta ładowarka i również jest ona zbudowana na podzespole 34063. W moim projekcie również użyję takiego układu. Oto schemat ładowarki USB zasilanej akumulatorowo, przygotowany przeze mnie. A tak wygląda projekt płytki. Moją ładowarkę będę chciał umieścić w budowie Z67. Dzięki temu będę mógł zamontować na niej wygodne styki gniazda balankowe oraz gniazdo bezpiecznika. Posiadam już wstępnie przygotowaną płytkę, którą dopasowałem do obudowy. W płytce musimy przygotować jeszcze otwory. Gotowe. Wszystkie elementy są już przygotowane, więc możemy przystąpić do montażu.
Tak oto wygląda nasza płytka po złożeniu. Dolutujemy jeszcze złącze, żeby łatwiej było nam sprawdzić, czy nasz układ działa. Czas przetestować nasz układ. Żeby sprawdzić, czy nasz układ działa, podamy na wejście napięcie 13,5 V. Nasz układ spłonął. Sprawdźmy dlaczego. Nasz poprzedni układ spłonął, ponieważ został odwrotnie umieszczony w gnieździe w podstawce. Po wymianie dwóch spalonych układów, poprawieniu kilku lutów, które wyszły za szeroko, nasz układ zaczął działać. Otrzymaliśmy na wyjściu napięcie 5 V, które dodatkowo możemy regulować w pewnym drobnym zakresie. Żeby pokazać, że układ działa, podłączę go pod swój telefon. Jak widzimy, telefon zaczął się ładować. Skoro nasz układ działa, możemy go zamontować w naszej obudowie. Będziemy musieli wybrać miejsce na montaż naszych styków. Najlepiej będzie zrobić to mniej więcej po jednej stronie obudowy. Trzeba jeszcze przygotować gniazdo bezpiecznika.
Wstawię do środka bezpiecznik 1-amperowy. Czas upewnić się, czy nasz układ nadal działa. Tak, nasz układ nadal działa. Czas przygotować tylną ściankę obudowy. Okazało się, że przyczyną awarii pierwotną mojej przetwornicy była źle dobrana cewka. Dobrałem cewkę zbyt małej mocy, musiałem ją zastąpić cewką większej mocy. Ta ma wartość 70 mA, ta ma wartość 2 A. Po wymianie układ zaczął działać jak należy. Zmierzmy napięcia. Na wejściu mamy 13,2 V. Na wyjściu mamy 5 V. Zobaczmy, jak zmienią się parametry pod obciążeniem. Telefon się ładuje. Na wyjściu nadal mamy 5 V. Nasz układ spełnia swoje zadanie. Czas przetestować nasz układ z wykorzystaniem akumulatora. Nasz telefon się ładuje. Układ jest sprawny. W ten sposób otrzymaliśmy małe urządzenie, które możemy wszędzie ze sobą zabrać i doładować nasz telefon, kiedy tylko chcemy. W ten oto sposób uzyskaliśmy całkiem praktyczny powerbank o dosyć dużej pojemności. Jeśli film Wam się podobał, kliknijcie lubię to, subskrybujcie. Czekam na Wasze komentarze i opinie co do moich urządzeń. Pozdrawiam.